Pełna nostalgii jest wystawa otwarta w miniony piątek w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach. Tym miastem naznaczone zostało jego dzieciństwo i ostatnie dekady życia. Miasto stanowi więc ramę w jego biografii, uważa autor scenariusza wystawy Rafał Syska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który uczestniczył w wernisażu, towarzysząc małżonce Andrzeja Wajdy, Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie. Jestem bardzo wzruszona, że właśnie w Suwałkach może odbyć się druga odsłona tej pięknej wystawy, którą tu panowie, którzy są koło mnie, tak pięknie zrobili w Muzeum Narodowym w Krakowie. I jestem bardzo szczęśliwa, że to jest właśnie w Suwałkach, w miejscu, gdzie Andrzej się urodził i gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. Dla niego Suwałki były bardzo ważne i najważniejsze oczywiście po 89 roku, kiedy stąd startował do Senatu Rzeczypospolitej. To właśnie w końcu lat 80. ubiegłego stulecia zaczął się jego osobisty i twórczy powrót na Suwalszczyznę. Pamiętam nasze częste bardzo wtedy przyjazdy. Przyjeżdżał albo czasami przyjeżdżał sam z profesorem Gieremkiem, który tutaj stąd kandydował do Sejmu. Ponad 105 tysięcy głosów wyborczych wprowadziło Andrzeja Wajdę do parlamentu. Uzyskanie mandatu senackiego zacieśniło również więzi reżysera z krainą dzieciństwa. Naturalną koleją rzeczy wielokrotne powroty do Suwałk budziły liczne wspomnienia, szczególnie te dotyczące rodziców. To właśnie dwiema ścieżkami, szlakiem ojca i matki przez życie i twórczość Andrzeja Wajdy wiedzie odwiedzających autor scenariusza ekspozycji. W pierwszej części wystawy jej autorzy dotykają tematu wojny, która w ogromnej mierze z uwagi na utratę ojca naznaczyła przyszłą twórczość reżysera. Rzeczywiście jeden z głównych wątków, na których oparliśmy tę wystawę, to były filmy, które były jakimś rodzajem przetworzenia biografii ojca Andrzeja Wajdy, bądź osoby, która w jakimś stopniu mogłaby być osobą ze swoją biografią, gdyby ojciec Andrzeja Wajdy nie zginął w Charkowie dalej w czasie II wojny światowej, poddawana różnego rodzaju jakiejś presji czy jakimś różnym rodzajem sytuacji, w których by się znalazła. Są też pierwsza część tej naszej wystawy, którą teraz zresztą znajdujemy się w niej, to jest część poświęcona wojnie. To są różne doświadczenia wojenne, które stały się tematem wielu filmów pana Andrzeja, od Lotnej, którą widzimy za państwa plecami, czyli filmy, które opowiadają o 1939 roku, aż po znajdujący się naprzeciwko film Popiół i Diament, który z kolei opowiada o końcu wojny i pierwszych latach nie do końca prawdziwego pokoju. I opowieść o wojnie to był jeden z takich głównych tematów wystawy krakowskiej i przywróciliśmy tę wojnę także i tutaj, jako rodzaj pewnej biografii, hołdu, opowieści o ojcu czy o całym pokoleniu tych ludzi, którzy w 1939 roku musieli na tę wojnę pójść, często z tej wojny nie wracali. Filmową puentą w wątku wojennego jest oczywiście film Katyń. Temat długo dojrzewał wraz z reżyserem do przełożenia go na język filmu. Jednocześnie obraz ten otwiera drugi szlak tej wystawy, wątek matki, która wiele lat nie znała losów męża, ale dołożyła starań, by wychować obu synów w duchu właściwym dla wojskowego domu. Bardzo pięknie łączy ten wątek ojca i matki Katyń, bo pan Andrzej, przygotowując film Katyń, szukając scenariusza, szukając jakiejś konstrukcji fabularnej, doszedł w końcu do wniosku, że taką konstrukcją fabularną, na której powinien się oprzeć, to jest oczekiwanie na powrót kogoś, kto nie bardzo wiadomo, czy zginął, gdzie jest, co się z nim stało, a potem, kiedy już dowiadujemy się, że zginął tam gdzieś na wschodzie i nie możemy kultywować pamięci po nim z powodów komunistycznych, propagandowych, politycznych, to musimy jakby wewnątrz swojego serca i jakimiś innymi różnymi działaniami tę pamięć cały czas w sobie nosić i wskrzeszać. I Katyń jest takim filmem, który łączy ten wątek matczyny, oczekiwania na powrót kogoś bliskiego i wątek ojca.
Szlak matki, kobiety przewija się w filmowych obrazach Wajdy nieustannie. Ale wątek matki pojawia się w głębi tej przestrzeni. Jak Państwo pójdziecie tam w głębi, to zobaczycie Państwo te postaci, które są postaciami kobiet. Tak pięknie sportretowanych w takich filmach jak Panny z Wilka, Tatarak. Filmy, które są opowieściami o różnych doświadczeniach rozmaitych kobiet, które choćby w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a ten akurat czas chcieliśmy szczególnie podkreślić na tej wystawie, także mierzyły się z najprzeróżniejszymi problemami, które stały się doświadczeniem kobiet w tamtych czasach. Zarówno Andrzej Wajda, jak i jego brat Leszek wspólnie z matką głęboko przeżyli wieść o tragicznej śmierci Jakuba Wajdy w Charkowie i brak możliwości należytego pożegnania ojca i męża. Wątek brata Leszka niespodziewanie pojawia się również przy okazji wystawy prezentowanej najpierw w Krakowie, a teraz również w Suwałkach. A dla mnie taką podskórną częścią wystawy jest opowieść o bracie, ponieważ brat Andrzeja Wajdy, Leszek, był moim pierwszym edukatorem w dziedzinie wystawiennictwa. Był wieloletnim profesorem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownikiem Katedry Wystawiennictwa i tak naprawdę byłem jednym z ostatnich pokoleń, które miało jeszcze z nim zajęcia. Więc to jest dla mnie też jakieś osobiste przeżycie, spotkanie jakby dwóch twórców, jednego światowej sławy i drugiego, który wprowadzał mnie w arkana projektowania w tej dziedzinie właśnie wystawienniczej. Teraz jest to dla mnie jakaś puenta tych spotkań. No i niezwykłe doświadczenie właśnie współpracy z Rafałem, z panią Krystyną. Kombinatoryka wystawy pozwala na to, żeby ją pokazać w przeróżnych przestrzeniach i w przeróżnych miejscach. Myślę, że ta sala balowa i w ogóle przestrzeń muzeum znalazła do niej fantastyczne tło. Zupełnie inne niż w Krakowie. Na wystawie obok dorobku filmowego nie mogło zabraknąć również nagród, którymi reżyser monumentalnych dzieł kinematografii został uhonorowany. Wśród nich otrzymany w 2000 roku Oscar, Orły czy Europejski Felix. Na wystawie zaprezentowane są również liczne rękopisy, dokumenty dotyczące produkcji poszczególnych dzieł, listy, ale także szkice wykonane ręką Andrzeja Wajdy. Jego talent plastyczny, talent malarski od samego początku był bardzo wyraźny i on zawsze chciał iść na Akademię Sztuk Pięknych i zostać malarzem. No i na Akademii jakby zrozumiał, jak zaczął studiować, bo po pierwsze przyjaźń jego z Andrzejem Wróblewskim i to, że zobaczył te obrazy, co na tej wystawie w Muzeum Narodowym można było pokazać wyraźnie, bo można było pokazać ten obraz, który Andrzej zobaczył w pracowni Andrzeja Wróblewskiego. Powiedział, że to już jest namalowane, co on chciał namalować. I wtedy się jakby wycofał z malarstwa. Ale nie wycofał się całkowicie, bo on całe życie rysował. Całe życie rysował, nawet zaczynał czasami coś malować, tylko malarstwo wymaga dużego czasu, miejsca takiego, gdzie się jest na stałe. A przy naszym życiu potem wspólnym, tych 40 paru lat, myśmy bez przerwy pracowali, więc to nigdy nie było możliwości takiej, że on siedział przy staludze i malował. W związku z tym zawsze miał w kieszeni notatnik i te rysunki po prostu, cały czas rysował. Tych rysunków jest już, wie pani, nie powiem w tej chwili, ile tych rysunków jest, ale to jest naprawdę olbrzymia kolekcja rysunków na różne tematy i z każdej naszej podróży tych po prostu tych rysunków jest niezmiernie dużo.